Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Witamy, ja przyszedłem prosto z ogrodu. Dzisiaj dużo rzeczy uprawiłem, dużo rzeczy zrobiłem. Nie wiem, czy nie za późno, bo na przykład co dzisiaj sadziłem ziemniaki. Troszkę późno, ale dlaczego nie? W tym roku pogoda jest taka, jaka jest, więc dobry termin. I buraki. Też można wysiewać, jak najbardziej. Siałem buraki i ziemniaki, tylko ja zawsze zbieram takie malutkie. Ja lubię takie małe. Będziemy mówić o małych warzywach czy małych owocach, że są smaczniejsze. Za chwilę to już przy innym temacie. Natomiast naszym tematem teraz są ogórki. Tak, teraz ich czas na wysiew, także warto o tym temacie porozmawiać. Czy siejemy ogórki teraz? Bo to jest to pytanie, które zawsze wszystkich zaskoczy. Czy siejemy teraz? Czy też wysadzamy z sadzonek teraz? Najczęściej przyjmuje się, że odpowiedni termin to jest po zimnej zośce, czyli po 15 maja, choć wiele osób wysiewa ogórki na przykład na Stanisława, czyli w okolicach 8 maja już tak uważa za właściwy termin. Jednak ja bym się w tym sezonie wstrzymał z wysiewem nasion ogórków, zaczekał nawet do drugiej połowy, bliżej końca maja, choćby z tego względu, że wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza. Mamy bardzo chłodną wiosnę z dużą ilością opadów. Trzeba pamiętać, że gleba na tą chwilę się tak naprawdę nie miała kiedy nagrzać. Podłoże bardzo chłodne jest na tą chwilę, do tego duża wilgotność sprawi, iż wysiane nasiona bardzo łatwo będą ulegały infekcjom grzybowym, po prostu w glebie będą gniły, pleśniały. Więc ja jako historyk zajmujący się również ogrodnictwem zajrzałem do materiałów archiwalnych i wszędzie napisane jest, żeby siać czy sadzić po 15. Tak, jak po 15 maja, nie wcześniej. Oczywiście no, część ludzi robi to wcześniej, ale czy to nie jest tak, bo tam jest to tak wyjaśnione w tych podręcznikach, że okazuje się, że i tak wysiane później będą tak samo rosły, w tym samym terminie będą owocować, tak? Zgadza się. Te odmiany, które wysiejemy później, będą lepiej rosły jak te, które byśmy wysiali teraz powiedzmy koło połowy maja, także warto zaczekać. Tam jest też napisane, że jeżeli wysiejemy ogórki za wcześnie i one nawet urosną, to są mniej odporne na choroby grzybowe czy na inne patogeny. Zgadza się. W niższych temperaturach ogórki będą bardziej podatne na wszelkiego rodzaju infekcje. Czy to mączniaki, czy inne choroby grzybowe. Także tutaj jak najbardziej warto też chociażby dlatego zaczekać z wysiewem. Także zachowajmy spokój, a jeżeli w ogóle na przykład uda Wam się wygrać ogórki w naszym konkursie, tak, przy filmie, to jaka to będzie radość, to te ogórki będą smakowały szczególnie. Mówimy o wczesnym wysiewie nasion. Możliwa jest też uprawa z rozsady. To znaczy w przypadku ogórków wysiewamy je pojedynczo do doniczek. Można to robić już od połowy kwietnia, z tym, że właśnie to ważne, pojedynczo do doniczek, z tego względu, że ogórki mają bardzo delikatny, wrażliwy system korzeniowy. Także sadząc na miejsce stałe, trzeba uważać, aby nie uszkodzić korzeni. Każde najmniejsze uszkodzenie korzeni może spowodować, iż rośliny mogą zamierać, bądź ogólnie będą bardzo słabo rosły. Mówiłeś o doniczkach torfowych, tak? Doskonale sprawdzają się wszelkiego rodzaju doniczki torfowe, celulozowe, gdzie wysadzamy wraz z tym pojemnikiem. A wiesz, że patrząc w przedwojenne poradniki dotyczące wysiewu ogórków, nikt tam nie robi tego z rozsady? Tak, bezpośrednio do gruntu. Bezpośrednio do gruntu. Czyli to jest nowa moda. No chcemy coraz szybciej, tak, coraz więcej. Dokładnie. A jaki jest ostateczny termin wysiewu ogórków? Kiedy najpóźniej możemy? Ogórki możemy wysiewać do połowy lipca, a nawet według niektórych źródeł do końca lipca. Spokojnie udadzą się te lipcowe siewy. Mamy w ostatnich latach ciepłą jesień, wrzesień jest też ciepły, także będziemy się cieszyć smakiem ogórków z własnego ogrodu jeszcze w tym okresie. Z moich doświadczeń wynika, że niektóre z tych odmian tak doskonale się udawały późno. To był bodajże Borus i to zresztą za chwilę pokażemy. Tak, bo zrobimy przegląd. Odmian jest w sklepie Adriana, jest 60 odmian ogórków, kiedy my mamy to omówić. Nie, wybierzemy tylko te najlepsze, tak? Tak, tak. Najciekawsze, najlepsze, według doświadczenia, to co ludzie biorą, to się udają, przecież klienci przychodzą i ci mówią, a tak, ten mi się udał, a ten mi się nie udał. Właśnie i tak dalej. Z ogórkami jest taka ciekawostka, to co wychodzi u jednej osoby, odmiana na przykład śremski, u drugiej niekoniecznie się udaje ta odmiana. Z ogórkami jest często tak, że każdy klient przychodząc ma swoją ulubioną odmianę i co roku ją uprawia.
To przejdźmy do omówienia różnych odmian ogórków. Ale tak, pewnie zaczniemy od słynnego ogórka, jakiego? Śremski. Śremski. Naczytałem się, szukałem w ResearchGate, bo tam mam akurat abonament na temat ogórka śremskiego, naczytałem się trochę negatywnych opinii. Zgadza się. Jak to wygląda, bo wszyscy chcą śremski, wiadomo, nasz, wiesz, szczególnie Wielkopolski, tak. Ze Śremu pewnie. Wynika to z tego, iż producentem tej odmiany jest firma nasienna Spójnia Nochowo, czyli taka lokalna wielkopolska firma spod Śremu. Bardzo dobra zresztą. Tak, bardzo dobre nasiona mają, zwłaszcza warzyw. Także tutaj jest to ceniona odmiana, jednak nie zawsze się udaje w gruncie, szczególnie kiedy lato jest nieco bardziej wilgotne, może być bardziej narażona na choroby grzybowe, między innymi na mączniaka. Także tutaj to jest na pewno, nie jest to plus, nie jest to zaleta tej odmiany, ale same ogórki są dość smaczne, także tutaj nie można mieć zastrzeżeń. No mają tendencję do przyjmowania takiej kulistej formy, prawda? Tak, tak. Jaka przyczyna jest różne tego? Przyczyny mogą być zniekształceń ogórków. Mogą być właśnie takie kuliste, gruszkowate, nieco bardziej zaokrąglone. Tutaj wpływ często mają warunki atmosferyczne albo na przemian, kiedy mamy dużą ilość opadów, bądź też kiedy jest ciepło, zimno, rosną na słońcu, bądź jest sucho, nagle tutaj duża ilość opadów, to wynika też chociażby z tego, to samo temperatury, niska, wysoka temperatura, ale też to może być nieodpowiednia ilość składników pokarmowych, tak jak chociażby potasu. I jeszcze jedna sprawa. Odnosi się wrażenie, możesz mnie skrytykować albo powiedzieć, że mam rację, że ogórek śremski przy wszystkich swoich zaletach wymaga dbania o niego dosyć mocno, bardzo jest wrażliwy na zmiany na suszę, na podlewanie. Tak, zgadza się. No i trzeba dbać o to, żeby nie zaatakowały go różnego rodzaju choroby, bo on ma tendencję do tego, że jak tylko trochę wejdzie jakiś mączniak czy coś, tak. To jest po uprawie w ciągu paru chwil. I bardzo regularnie należy też zbierać te ogórki. Wystarczy przeczekać zbiorami 1-2 dni i już mamy dość mocno przerośnięte. Więc sadzimy, czy ze sadzonek, czy siejemy ogórki śremskie, cieszymy się nimi, ale musimy o nie dbać. Tak, jak najbardziej. To nie jest uprawa dla osób, które nie mają czasu na przykład, tak? Tak. No to pokażmy inne ogórki. Ale tak, jest naprawdę ich sporo. Taki szybki przegląd zrobimy. Odmiana Aladdin jest to jedna z bardziej odpornych odmian właśnie na mączniaka rzekomego. Anulka jest rzadziej uprawiana, ale jest bardzo dobra, szczególnie do konserwowania. Na opakowaniach ogórków niemal zawsze będzie napisane, że jest wczesny bądź średnio wczesny. Czasami klienci przychodzą, że chcą późne, bo będą później wysiewać. Jednak w przypadku ogórków to jest tak, właściwie każda odmiana ogórka jest wczesna bądź średnio wczesna, a sama wczesność zależy po prostu od terminu wysiewu. Wysiejemy później, ten ogórek będzie zbiór, wiadomo, w odpowiednio późniejszym terminie tutaj też, ale sam okres wegetacji jest podobny dla wszystkich odmian. Jeżeli napisane jest, że ogórek jest konserwowy, to znaczy się bardziej nadaje do konserwowania, a może w słoikach wyrasta od razu? Niekoniecznie. Często są to ogórki, które, bo tak się przyjęło, właśnie te ogórki wszystkie konserwowe, to są właśnie odmiany, które najczęściej przeznaczamy właśnie jako konserwowe bądź do kwaszenia. To znaczy one są węższe. Większość z nich jest węższa. Jest tak, dłuższa niektóre i węższa, odmiany tak? Tak. Także tutaj mamy Izyt F1. Tak. Ogórek, co dalej mamy? Ares, akurat tej odmiany jeszcze nie miałem okazji uprawiać, może w tym roku będzie. Ale okazja. Które polecisz, bo nie będziemy się przeglądać. Ale no właśnie, takie odmiany, które na pewno bym polecił. Odmiana Hela, bardzo dobra odmiana, którą polecam. Tak, uprawiałem, zgadza się. Krak to jest stara polska odmiana, dość podobna do śremskiego. Nazwa Krak jest to odmiana właśnie z Krakowa przez firmę Polan wyprodukowana, także ta odmiana. Wybierz jeszcze trzy, które polecasz. Dobrze, gdybym miał wybrać takie trzy, to na pewno Porus, Cezar. Są super, rewelacyjne odmiany. Odmiana Julian też jest bardzo dobra, cenię tą odmianę. Także tutaj z tych ogórków konserwowych, tu jeszcze tak może powiem, jakie takie odmiany ciekawe są, może tutaj nasi fani naszego kanału uprawiają, odmiana Racibor, Odys, Rufus, Skaner, też są ciekawe, u niektórych osób te odmiany mogą się też doskonale udawać właśnie. Kolejna odmiana, o której
trzeba wspomnieć, jest odmiana oktopus. Jest bardzo często uprawiana towarowo, czyli gospodarstwa, które zajmują się produkcją ogórków, często właśnie wysiewają tą odmianę. Jest bardzo odporna na choroby i niewątpliwie obficie, równomiernie plonuje. Uwaga, konkurs. Oto pytanie, na które należy odpowiedzieć w komentarzu pod tym filmem. Ile dokładnie ziaren fasoli jest na talerzu? Trzy osoby, które odpowiedzi będą najbliższe rzeczywistej liczby ziaren, otrzymają nagrody. Każda z nich dostanie zestaw 5 torebek z nasionami różnych odmian ogórka wysyłanych na nasz koszt. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem naszego kanału. Ważna uwaga! Należy wpisać słowo konkurs lub odpowiedź konkursowa plus liczba ziaren. Chodzi o to, że mieliśmy tu dowcipnisiów, którzy wypisywali samą liczbę i potem mówili, że oni nie brali udziału w konkursie. Odpowiedzi można wpisywać do niedzieli 14 maja. Wyniki ogłosimy na naszej stronie na Facebooku w poniedziałek 15 maja. Zasady udziału w konkursie podajemy również w tekście pod filmem. Moich trzech faworytów oprócz oczywiście śremskiego ogórka, a robiłem eksperymenty. Przez kilka lat wysiewałem bardzo dużo odmian ogórków. To jest Borus, Oktopus i Cezar. O. Te trzy odmiany są moimi ulubionymi. A twoje? Bardzo podobnie. Borus, Cezar, Oktopus. Na pewno Oktopus, ale jeszcze bym trochę... Bo on je polecił, dlatego jestem taki mądry. Najwięcej ich sadziłem i faktycznie się udało. Miał rację po prostu. Powiedział, że się najlepiej udadzą i się najlepiej udały. Nie można zapomnieć o odmianie Polan. Jest obok śremskiego, jest bardzo popularna, a w niektórych rejonach kraju nawet popularniejsza niż śremski. Także u tych, co nie lubią Wielkopolan. Ale Julian na bardziej przykład... Małopolska, południe kraju. Ale Julian to może być na przykład ze Śremu. Julian ze Śremu, o jakby był, to wtedy by się lepiej sprzedawał, tak? Odmiana Soplica, o Wiktoria jest też dosyć ciekawą odmianą. Nie próbowałem jej osobiście, ale ma bardzo dobre opinie, na pewno warto ją spróbować. Chyba w tym roku ją będziemy testować. No już to zabieram, tak. O odmianie Partner chyba wspominaliśmy też. Czy odmiana Monika. Są to odmiany partenokarpiczne. Warto takie odmiany uprawiać. Wyróżniają się tym, że nie tworzą gniazda nasiennego. Jest ono bardzo małe, po prostu nie zawiązują nasion. Czyli się same zapylają po prostu. No. Warto też powiedzieć o odmianach sałatkowych. Tutaj mamy konserwowe. Zwanych szklarniowymi. Niekoniecznie, bo część odmian sałatkowych nadaje się do uprawy w gruncie, ale niektóre właśnie tylko w szklarni. Tak jak odmiana Saladin, jest to odmiana typowo szklarniowa do uprawy pod osłonami, ale są też, które udają się w gruncie. Chociażby odmiana Delicius, bardzo fajna odmiana, ciekawa, uda się także w gruncie. Odmiana Gergana jest bardzo fajna, Tessa, tą akurat bardziej polecam pod osłony. Gracius Gładki, czy odmiana Chinese Sangen. Jest ona taka charakterystyczna, poskręcane są te owoce. Czy jest jakaś różnica w uprawie ogórków sałatkowych i ogórków gruntowych, zwykłych, tak powiedzmy konserwowych? Oczywiście te ogórki pod osłony możemy wysiewać wcześniej. Wysiewamy wcześniej do... No ale do gruntu tak samo. Tak, do gruntów tak samo. Uprawa jest dość podobna, choć te odmiany sałatkowe częściej będziemy uprawiać przy pionowych podporach. Aha, no to wszystko wiemy. Teraz jeszcze przygotowałeś trzy niespodzianki, widzę, czy nawet więcej, nietypowych ogórków, tak? Tak, nietypowe ogórki. Jest to ogórek sałatkowy Dar. Jest to odmiana, która rośnie w formie krzaczastej. Są stosunkowo sztywne pędy, można uprawiać w pojemnikach. I takie po prostu są krzaczki, na których rosną ogórki. Nie typowo płożące czy pnące, tylko właśnie w formie takiego krzaczku rośnie. Naprawdę bardzo ciekawa, godna polecenia odmiana. Co tu jeszcze mamy? Z takich ciekawostek odmiana White Wonder, o takich charakterystycznych kremowo-białych owocach. Typowy ogórek kształtem przypomina te tradycyjne konserwowe, jednak to zabarwienie jest takie charakterystyczne. Choć nikt tego potem szczerze, jeść nie chce. Nie każdemu to przypada do gustu. Bo wizualnie wszyscy patrzą jak taki ciemny ogórek. Jednak fajny, ogórek to musi być zielony. Tak. Odmiana Carosello Barese. Jest to ogórek melonowy, też taki charakterystyczny, o takim zabarwieniu skórki właśnie charakterystycznym, jasnozielonym.
I kolejna to już taka ciekawostka, ogórek meksykański. Można go spotkać pod nazwą Mysi Melon, Kuka Melon pod różnymi nazwami. Same ogórki są niewielkie, dosłownie do 2 cm średnicy. Mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o ogórek ten meksykański i mogę powiedzieć, że rodzina już go nie chce. Dlatego, że on ma, trzeba się przygotować na to, że to nie jest ani melon w smaku, ani agrest, bo to wygląda troszeczkę jak agrest. No tak wygląda. Trzeba się nazbierać tego bardzo dużo. To są takie cienkie pędy, z których trzeba zbierać. Natomiast świetnie smakuje po przekrojeniu na przykład na kanapkę. Z szynką jest absolutnie rewelacyjny. No ale ja już nie zwalczę tego, więc rodzinnie już go nie sadzimy. Chyba wyczerpaliśmy temat. Ale tak, myślę, że najważniejsze informacje powiedzieliśmy. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia.